Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj T-Volt, witam was. Jesteśmy w trakcie questa Królewski Gambit, niedźwiedzie rozpierdoliły imprezę, no a my posprawdzajmy trochę dowodów. Ślady kłów, pazurów, złamania. Ciężko powiedzieć, od czego zmarł. Wiesz co, Geralt, takie... To może być jakaś taka nieistotna obserwacja, ale chyba go kurwa zabił niedźwiedź. No dobra, co my tu mamy? No są jakieś takie dziwne, mają takie blizny na kurde głowie. Łeb niedźwiedzi, ale język krótki jak u człowieka. Spyska śmierdzi miodem pitnym i czymś jeszcze. Ja czuję, że to są jacyś transformowani ziemisty ludzie. Niedźwiedzie lubią miód, ale nie pitny. Dziwne. Mówię wam, to są jacyś transformowani ludzie. Coś tu jest pod futrem. Tatuaż? W kształcie niedźwiedziej łapy. Stara blizna ze śladami po szwach. Jak nic, transformowani ludzie. Wygląda na to, że to był pół człowiek, pół niedźwiedź. Coś jak likantrop. A, no to widzę, że szybko Geralt doszedł do tego wniosku. Przemiany spowodowało co innego. Może coś, co zjadł albo wypił. Miód. Miód pitny o ziemistym zapachu. Trzeba sprawdzić rogi i misy. O, dobra, zbadaj ślady miodu w miejscu zbrodni. Tutaj mamy różne te... Wszystkie rogi puste. Może jakiś pełny się znajdzie, no. Skąd wiesz, Geralt? Tutaj mamy jakieś ludzie, ale to nie ma co badać. Misy? Przy każdym stole była misa. W tej był miód. I tylko miód. Prawda, wojownika, którzy w szale zamieniają się w dzikie zwierzęta. Tutaj mamy kolejną misę. Aha, to ten ziemisty zapach, który czuć było z pyska niedźwiedzia. Coś jak grzyby? Misa dobra, jest pusta, ale ta woń unosi się jeszcze gdzieś indziej. Gdzieś na tej sali. Zaraz sobie pójdziemy do tej woni. Gdzieś na tej sali, tak? A ona czasem nie wychodzi z tej sali do góry? No właśnie, ona wychodzi do góry. Tak więc zobaczmy sobie jeszcze jakieś te inne czerwone ślady, które mogę zobaczyć. Chyba, że nie mogę. No dobra. Otyk. Cholera, taki młody chłopak. Ciało tak zmasakrowane, że ciężko powiedzieć, kto to. Chyba Steingrim. No nie, no bez przesady, Geralt, bez przesady, kurna, że jest tak Fuck, przepraszam. Ale meritum, bez przesady, żeby mówić, że on jest tak zmasakrowany, że w ogóle nie widać, kto to jest. No ja rozumiem, gdyby twarzy nie miał, ale aż tak źle to nie jest. Ile ran. Nic dziwnego, że Halbjorn się wykrwawił. Dobra, już tutaj chyba niczego nie ma konkretnego do sprawdzenia. Jakieś kolejne ciało tutaj. Młody Lugos. Niedźwiedzie musiały go wziąć z zaskoczenia. Nawet się nie bronił. Drogodar. Więcej już nie zagra. No smutna sprawa, ale chodźmy za tym zapachem, który tutaj wyniuchaliśmy na samym środku, jakieś pseudogrzyby. A nie, to jednak jest na tej sali. Tutaj coś. Jest. Miód zaprawiony jakimiś grzybami i czymś jeszcze. Ludzką krwią? Cerys! Jeden ze strażników widział, co się stało. To nie były niedźwiedzie, tylko jacyś... Ludzie, którzy się w nie zamienili. Berserkowie. Berserkowie? Tak, Skaldowie nazywają wojowników, którzy potrafią podczas walki zmieniać się w zwierzęta. Zawsze myślałam, że to tylko legenda. Ale zgadzałoby się, prawda? Gdyby nie to, że byliśmy na uczcie, a nie na wojnie. Mam podejrzenie, co mogło wywołać tę przemianę. Miód, który pili. Powąchaj. Miód zaprawiono krwią i czymś jeszcze. To chyba jakieś grzyby, ale ich nie rozpoznaję. W takim razie Hjord może nam pomóc. Zna się na roślinach lepiej niż nie jeden druid. Spróbować nie zaszkodzi. No to idziemy do Hjorta, ale gdzie jest Hjord? Poproś Hjorta, aby zbadał resztkę miodu. Dobra, jak jest motyw poproś, to zaraz da nam trzy różne questy, które będziemy musieli dla niego wykonać. Dopiero wtedy nam zbada ten miód, co? A nie, to ten ich główny druid, to raczej powinien się zgodzić. Nasza matko, spraw by może pochłonę u zdrajców. Freyo, nasza pani. Mogę przeszkodzić w modłach? Już to zrobiłeś. O co chodzi? Do jednej z beczek miodu dodano krwi i czegoś jeszcze, jakichś ziół albo grzybów. Cerys mówiła,
Daj mi ten róg. Znam ten zapach. Mardrem. Czy te grzyby mają coś wspólnego z berserkami? Tak, ale tylko w opowieściach, którymi usypia się dzieci w zimowe noce. Wojownicy, którzy jedli mardrem, mieli w przypływie bitewnego szału zmieniać się w zwierzęta. Ale jak mówię, to... Jedynie legendy wiem, ale łatwiej mi w nie wierzyć niż w to, że niedźwiedzie pojawiły się znikąd. Cerys nie kłamała. Znasz się na ziołach. Tak. Zwłaszcza tych, którymi można wpłynąć na umysł. Uspokoić, wywołać sen bez snów. Udalryk cierpiał długie lata. Próbowałem mu pomóc na różne sposoby. Wpierw modlitwą, a potem sokiem z maku. Ale teraz chyba już z tym skończył. To nie takie proste. Ale odzwyczaja się. Mardrym? Nigdy nie spotkałem się z tą nazwą. Na kontynencie mówi się na nie inaczej. Łysiczki, zdaje się. Kojarzę. Chłopi jedzą je, żeby uśmierzyć ból. Udalryk też ich próbował. Ale tylko parę razy, bo w dużych ilościach te grzyby wywołują wizje, koszmary. No tak. Ostatnie, czego Udalrykowi było trzeba. Dzięki za pomoc. Krew i mardrem. Smak ludzkiego ciała i grzyby, które zsyłają wizje. To rzeczywiście mogło wywołać szał. Może nawet przemianę. Może, ale ciężko mi uwierzyć, żeby ktoś zaprawił miód tu na sali, przy tylu świadkach. Masz rację. Pomagałam w przygotowaniach do uczty, zauważyłabym. Może to się stało, zanim wytoczono trunki na górę, jeszcze w piwnicach. Chodź, może znajdziemy tam jakieś ślady. No dobra, Cery, sprowadź w takim razie, kto rozpierdolił imprezę. Jak dojść do piwnic, bo ja to niestety ni wafla nie wiem. Gdzie ona jest? O, jak zaczęła zasuwać, panienko! Panienka z okienka, zapierdala jak mała stajenka. Jeśli szybko nie znajdziemy winnego, wojownicy wezmą sprawy w swoje ręce. W zamku już huczy. Myślisz, że otwarcie zaatakują kracha? Albo siebie nawzajem. Według najlepszych tradycji z Skellige. Dawno nie było porządnej wojny domowej. Tak, coś czułem, że badanie tutaj z Cery z tej sprawy może być bardziej interesujące. Chociaż może i ten Hjalmar też ma swoją rację w tym, że on wie już, kto to zrobił. Zanosi się na kłopoty. Było za spokojnie. Zabawne, to samo powiedział Arnwald. Że na dobrej uczcie i krew, i miód powinny się lać strumieniami. Kurwa mać. O, teraz dopiero mogę użyć. A mieli naprawić te pieprzone świeczki. Zasuwamy teraz, zasuwamy, nie ma co się opierdzielać. Mam nadzieję, że Hjalmar robi teraz coś pożytecznego, a nie po prostu szuka zwady. Spokojnie, jest porywczy, ale nie głupi. No ja mam odmienne zdanie. Trunki trzymamy na drugim końcu piwnicy, tam na dole. Chodź, pokażę ci. No dobra, ja bardzo chętnie trunki obczaję, może nawet wiecie, zrobię tasting. Jestem tuż za tobą. Co za ulga. No dobra, okej, zbadajmy w takim razie wszelkie trunki, które się tutaj znajdują. Mamy jakąś beczułę otwartą. Ten miód jest czysty. Mech. Dobra, szukamy kolejnej rozwalonej beczuły. To będzie ten. Tu też nic. Cholera jasna, to już musi być to. Krew i grzyby. Ciekawe, czy da się sprawdzić, skąd pochodzi ta beczka. Wygląda tak jak inne. Co? O, zajebiście! Zaraza. Ktoś nas chce podpalić. Jest długie wyjście za beczkami, ale są za ciężkie, nie przesuniemy ich. Nie zamierzam ich przesuwać. Dobra, nie mogę zgasić ognia igni. Oczywiście, że nie. Oczywiście, kurwa, że nie, ale tutaj raczej igni mogę użyć, co? No raczej. O, jak to w ogóle wygodnie, że było drugie wejście za beczkami, nie? Może sobie pochodnie wyjmę, taki wiecie, klimacik. Podążaj za Cerys. No Cerys trochę w tyle została. Nie spłonęliśmy żywcem. Komuś zależy na tym, żeby nasze śledztwo szybko się skończyło. O, i ten ktoś jeszcze kurwa biega cały czas sobie dookoła nas, a my niestety nadal nie wiemy kto. Raczej rzadko używane. Medalion. O kurwa, miejsce mocy. Czy to jest to miejsce mocy, które tutaj jest schowane u góry? Oczywiście, że tak. Patrzcie jak wygodnie, dobra. Darmowy skill point.
No dobra, no ja się cieszę ogólnie, w coś mogę go przypakować, mam dwa dostępne punkty. Przedtem byłem w środku walki i mi nie pozwoliło. Ulepszmy sobie to, a w sumie tak z dupy mogę sobie ulepszyć coś jeszcze, bo... No bo co mi szkodzi tak naprawdę? Zwiększam moc znaku Quen, zwiększam moc Irdena. Nadal muszę wpakować jeszcze jeden dupny punkt w coś, żeby wiecie, żeby działało. Może alternatywny tryb Arda sobie odpalę, to może być interesujące. Alternatywny tryb akcji nie chcę, ponieważ tego i tego nie można naraz aktywować, to nie działa wtedy. Ciekawe co to ma znaczyć w ogóle moc znaku akcji, co bardziej ich oszałamia? Może i tak. A wykupię sobie to i dzięki temu w sumie aktywuje mi się ta ostatnia linia. Jeszcze zanim zamienię sety, zanim się wybiorę na moją wyprawę poszukiwania tych schematów i robienia tego, to myślę fajnie może być się pobawić właśnie tym ostatnim skillem, który wiecie, zawsze wszystko będzie podpalał, jak tylko będzie na maksa oczywiście. Kocie, czekajcie moment. Dobra. Musiałem wypuścić miśkę, bo mi tu kurwa szalała. Dobra, okej, no to zrobione w takim razie. Czy jest coś, czym warto sobie to zastąpić? Herpti derpti derpeti derp. Nie, dobra, jebać to. Dobra, idziemy do przodu w takim razie. Podążaj tunele, moc znaku Quen została zwiększona. No tak, ulepszona zbroja, Quen zwiększone, fajna sprawa. Niech no tylko dorwę tego piromana. Pomyślmy, musiał wejść przez główne wejście, tak jak my. Może zostawił tam jakieś ślady. Może. Kiedy trzasnęły drzwi i buchnął ogień, też słyszałaś trzask pękającej butelki? Nie, ale ja nie posiadam wiedźmińskich zmysłów. Pewnie słyszysz, jak mi włosy rosną. Ale nie na głowie. Staram się nie podsłuchiwać. Tak czy inaczej warto to sprawdzić. Chodź. Podkreślmy słowo staram się nie podsłuchiwać. Z tym, jak bardzo mu te starania wychodzą, może być różnie. No dobra, wypierdzielajmy stąd w takim razie. Idziemy przebadać lody. Otwieraj! Albo zgaszę pochodnie i się posikasz. He, 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 he. No łaskawie otwórz drzwi. Aha, mam zbadać tutaj, co jest pod drzwiami. Okej, okay. Mogę. Może częściej będę czytał cele po prawej. No, ktoś tu wszedł w rozlany miód. Patrzcie, jak wygodnie. Dobra, biegniemy w takim razie po tych śladach tutaj. Ewidentnie dokąd nas zaprowadzą. Ciekawy jestem, kto będzie tutaj winny. Ja cały czas czuję, że to ta laska może być. W pobliżu. Musiał poczuć, że ubranie się rozdarło, ale za bardzo się śpieszył. Co to? Strzęp jakiejś tkaniny. Nie, to niemożliwe. O co chodzi? Arnwald. Tylko on nosi taką tunikę. Jesteś pewna? Widziałam go w głównej sali ze służącymi. Chodźmy! A jednak nie. Arnwald, ty chuju! Biegniemy przed siebie w takim razie. 5 punktów doświadczenia. O Boże! To tak dużo! Wyłączę może pochodnie, nie mam po co z nią biegać. Dawaj na górę, Gerald! A to gnida. Dogonimy go. Gdzie jest płotka? Dobra, gonimy gnoja w takim razie. Robi się coraz bardziej interesująco. Arnwald, ty gnido! Dogoń Arnwalda. A mogę go na przykład zajebać? Nie sądzę, żeby posłuchał. Nie pamiętam niestety, który to Arnwald, ale Anusz go poznam niedługo. Nie mogę w ogóle znaków używać na przykład na jego koniu akcji. Nie, chuja, zatrzymałem się tylko. Nie masz szans. Gówno mi to dało, dobra. Gonimy go dalej. Poziom paniki wzrasta. Ale może jeszcze jakoś tutaj coś z tego będzie. Wiedźminie! Gościu kurwa nie widzi, że kogoś ścigam? A proszę bardzo, jak go pięknie zrzuciłem. Idealnie na moście. Albo dokończę to, co zacząłem. Ancraid nie powinni nigdy zasiadać na tronie Skellige. Znam was lepiej niż inni. Porywczy, nieodpowiedzialni. Skellige potrzebuje stabilizacji, silnego króla. A nie takiego, którego wybierze gromada pijanych jarlów. Ciekawe. Nigdy nie słyszałam, żebyś tak mówił. Ale wiem, kto w kółko opowiada takie rzeczy. Ta kobita. To Birna Bran, prawda? Nigdy nie potrafiłeś kłamać, Arnwald. Jaki miała motyw? To przecież jasne. Uknęła całą intrygę, żeby się pozbyć innych pretendentów do tronu i oczernić nasz ród. Gdyby jej się udało, Svanrige byłby jedynym kandydatem do korony Skellige. Potrzebujemy dowodu. Twoje domysły to za mało. Arnwald, pomóż nam, a poproszę ojca, żebyś zginął honorową śmiercią.
Mam listy od niej. Instrukcje, jak zatruć miód. Ale bez podpisu. Bez pieczęci. Myślisz, że to wystarczy? Będzie musiało. Nie możemy dłużej zwlekać. Pora zwołać Radę Jarlów. Da 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 dum. Zwołałem Radę Jarlów na twoje żądanie, Cery Sankrej. Twierdzisz, że wiesz, kto stoi za rzezią na Ker Trolde. Mów zatem, kto splamił ręce krwią synów i córek Skellige? Birna Bran. Ta dziewka oszalała. Myślisz, że ktokolwiek ci uwierzy? To ty kazałaś podać zatruty miód berserkom. Słucham? Służba na Ker Trolde nigdy nie przyjęłaby ode mnie poleceń. To twój ojciec przygotował ucztę. To on sprosił gości. Dobrze mówi. Masz dowody na potwierdzenie swoich słów? Lepiej. Mam świadka. Arnwald? Ona mówi prawdę. To Birna kazała zatruć miód. Kiedy Cerys i Wiedźmin zeszli do piwnicy... Zdradziłeś nas? Klan, który cię żywił? Ludzie, to przecież sługa Ancreid! Powie, co mu każą. Choćby miał za kłamstwo zapłacić własną głową. Dobrze mówi. Arnwald służył na Ker Trolde, odkąd pamiętam. Wiernie niczym pies. Ja mogę poświadczyć słowa Cerys. Ty? Kolejny sługa Ancreid? Domyślam się, jak Cerys skłoniła cię do współpracy. A może to Krak ci zapłacił, żebyś mnie oczerniał? Coś ty powiedziała? Spokój! Po tym, co widziałem na Speaker Rock, ja wierzę Wiedźminowi. Bardziej niż tobie. Twoje prawo, ale to nie przesądza o mojej winie. Jest jeszcze jeden dowód. Oto list, w którym Birna podała Arnwaldowi wskazówki, jak zatruć miód. Nie ma tu mojego podpisu, ani pieczęci. Ale pergamin przesiąkł twoimi perfumami. Są bardzo mocne, wiesz? Ciągle można je wyczuć. To ma być twój dowód, dziewczyno? To ma świadczyć o mojej rzekomej zdradzie? Nie rozśmieszaj mnie. Birna ma rację, Cerys. To za mało, żeby dowieść jej winy. A że Hjalmar też nie przedstawił niczego, co mogłoby oczyścić imię waszej rodziny... Jaki wpierdol dostał w ogóle? Pozostaje mi tylko jedno. Holger, Lugos, pora opuścić ten przeklęty zamek. Musimy ustalić, jaka kara czeka Rut Ancreid. Popełniacie wielki błąd. Milcz, przybłędo! Czekajcie! Matko, kazałaś mi wyjść tuż przed ucztą. Dlaczego? Synu, nie teraz. Czemu to zrobiłaś? Skąd wiedziałaś? Skąd? Milczysz. Nie uwierzyliście Cerys. Nie uwierzyliście Wiedźminowi. Ale synowi, który oskarża własną matkę, dać wiary musicie. To ona stoi za rzezią. Okryła hańbą siebie, mnie, cały ród. Svanrige! Ja to przecież zrobiłam dla ciebie! Tylko dla ciebie! A więc przyznajesz się do winy. Jako najstarszy z Jarlów oczyszczam imię rodu Ancreid. A ciebie, Birna Bran, skazuję na śmierć. Zostaniesz przykuta do skał. Umrzesz z głodu i pragnienia, a twoje szczątki rozdziobią ptaki. No patrzcie, jak się przyjaźnie zrobiło. Mój głos, Boże.
Wiedziałem, że Birna jest rządna władzy. Ale żeby dopuścić się takiej zbrodni... Co teraz będzie ze Svanrige? Straci dom, imię, godność. Pójdzie na wygnanie. Albo się zabije. Dobra, dość już o tym. Dziękuję, Geralt. Po raz kolejny. Nie ma za co. Po raz kolejny. Daj już spokój z tą skromnością. W końcu to kraj bohaterów. I niechaj to ci o tym przypomina. A teraz jadę pod Gedynate na Radę Jarlów. Pora wskazać króla. Jak myślisz, na kogo padnie? Zabierz się ze mną, to sam zobaczysz. Każdy może przysłuchiwać się naszym obradom. Nie odmówię, zwłaszcza, że mam swojego faworyta. Tak myślałem. No, to chodźmy. Dostałem jakąś kuszę i liczę na to, że jest przejebanie dobra. Są dwie opcje, albo jest dobra, albo jest mega chujowa. Liczę na tą pierwszą właśnie opcję. Jesteśmy. Myślę, że Ceres wyląduje. Już chyba zaczęli. Nie tak dawno temu oddaliśmy morzu króla Brana. Lecz dziś nasza żałoba się kończy. Dziś z woli bogów i klanów wstąpi na tron nowa przywódczyni. A teraz złóżmy jej hołd, wszyscy! Wiem, że niektórzy woleliby widzieć na tym miejscu kogoś innego. Dziękuję tym, którzy stanęli po mojej stronie. Tu, pod świętym dębem, przysięgam, że będę dobrą królową dla jednych i drugich. Chcę, żeby na Skellige zapanowały pokój i dobrobyt. I liczę na to, że wy pomożecie mi spełnić to marzenie. Ceres! 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 No cóż, no, suma summarum potoczyło się po mojej myśli. Jakoś większą sympatią darzę Ceres. Cała ta wyprawa Hjalmara, czy jak on się tam kurwa nazywał, była totalnie, myślę, moim zdaniem spierdolona ze względu na to, jakie on tam szkody poniósł i tak dalej. Tak więc wolałem wybrać jednak Ceres i jestem zadowolony. Czego chcesz, druidzie? Wołałeś mnie. Tak, wołałem. Całe szczęście matka natura nie poskąpiła mi łaski głosu. Nie to, co inne. Widzisz, jeden z nas, Egil, nagle za nie mówił. Żadne zaklęcia i eliksiry nie pomagają. Ale ponoć głos mogą przywrócić też silne emocje, przeżycia. Więc myślałem, że może ty... Oczywiście zapłacę. Dam ci świetną kartę do gwinta. Mógłbym spróbować, ale nawet nie wiem, od czego zacząć. Co, mam go nastraszyć? O, to. Właśnie, nastraszyć, zirytować, co zechcesz, tak długo, jak nie zrobisz mu krzywdy. Egil kręci się zwykle przy świętym dębie. Biedak pewnie zanosi modły o uzdrowienie. Jesus, serio, terapia szokowa, udaj się do Egila. Mamy gościa przestraszyć, nastraszyć i przywrócić mu głos, tak? A będzie interesujące. Naszane garnki mogłyby zrobić dużo hałasu. Gdyby tak nie przyłożyć, jak pójdzie spać. Jest to jakaś opcja. Ależ wieje. Przeszkadzaj druidowi, aż wyprowadzisz go z równowagi. No nie ma sprawy. Niech tylko znowu pójdzie spać, czy może... Może jeśli zgaszę mu to ognisko, coś mi powie. Przecież ono kurwa nie jest nawet zapalone. Jak ja mam je zgasić, jak nie jest kurwa zapalone? Gniazdo os. Może dałoby się je wykorzystać do jakiejś kuracji. Szokowej na przykład. Mogę to ognicho podpalić, nie? Tylko, że mogę je też z powrotem zgasić. A, nie chcę go atakować, chcę zgasić ognicho.
To niewiele dało. Dobra, to rozpierdolmy to w takim razie, ten ul. O, dobra, zaczęło się. Nie, wziąłem, kurwa. Jaki pasjonujący jest ten quest, nie? Wspaniały po prostu. Straszę gościa. Faka mi pokazuje, co za kurwa gnida. Ja ci dom. Zapalaj to ognisko, czy co ty tam miałeś robić. To cię kurwa zgaszę. Chyba, że on po prostu, wiecie, nie mówi, bo jest taki, wiecie, sfochowany. Może to jest tak naprawdę kobieta. Wypierdalaj mi z tym ogniskiem. Zdenerwuję się teraz i pewnie na mnie najedzie. O nie, ja. Śluby milczenia. Wszystko na nic. Trollololo. Trzy lata i ani słowa, ani pisku nawet. Aż do dziś. Złamałem śluby. Zadowolony? Wybacz, zostałem oszukany, myślałem, że... Buhoho! Wyrazy współczucia! A teraz zejdź mi z oczu, baranie! Wpierdol byś nie chciał? Dobra, gościu tamten nasz zrobił w chuja. Jeżeli będzie tylko taka opcja, to ja zażądam więcej niż kart do gwinta, na przykład dwóch kart do gwinta! Aha, tu słyszałem, jak wrzeszczał. Świetna robota, Wiedźminie. Oto nagroda, jaką obiecałem. Szukałeś mnie, chuju. Nie lubię, jak ktoś robi ze mnie głupka. Zapamiętaj to, bo następnym razem to ty za nie mówisz. Aha, czyli tak po prostu dał nam kurwa tą kartę i tyle, i koniec. Zajebisty quest! 12 na 10. Would play again. I punkty doświadczenia do tego. So fucking awesome. Jorveta dostałem jako kartę do gwinta. No to chyba akurat niezła karta jest. To nie ma co żałować. Zobaczę sobie jeszcze tylko tą kuszę, którą dostałem. No, jest gorsza od mojej. No jest. Smuteczek, wielki, wielki smuteczek z mojej strony. Dobra, no trzeba teraz zaplanować, czym się zajmę w dalszej kolejności. Chcę tylko sobie luknąć mapa świata. Nie mam już za bardzo co do roboty tak naprawdę. Tu jakiś quest jest po drodze, tak więc myślę, żeby sobie go obczaić, tam podjechać gdzieś w tamtą okolicę i go sobie właśnie zbadać. To może być ciekawa opcja. Poza tym nie mam za bardzo co tutaj już tak naprawdę robić. Nie mam żadnych questów nowych do wzięcia, nie mam już na Skellige tych... Nie mam na Skellige żadnych... Znaczy nie, coś tam jeszcze mam w questach, których jeszcze tutaj, wiecie, zaraz sobie tam polukamy. Ale na przykład nie mam wieś Sforad, nie, to tutaj nie mam żadnych tych... już tablic do odwiedzenia, mam tylko jednego questa, którego mogę sobie tutaj zebrać. Więc chodźmy na razie przed siebie do tego dębu. Przeniesiemy się za pomocą tutaj wskaźnika. O, zajebiście, wspiąłem się po świniaku, dokładnie o to mi chodziło. Brawo, Cerys, yeah! Przeniesiemy się na lewo do rozstaju dróg, tutaj. Podjedziemy po tego questa, który tam po drodze gdzieś nam wisiał, którego ominęliśmy w momencie, kiedy żeśmy przyszli tutaj na tą, do tej krainy, bo w sumie ja wtedy miałem lepsze rzeczy do roboty, jak na przykład jechanie do Kertrolde. Wezwijmy sobie Płotkę, która oczywiście standardowym swoim upośledzeniem gdzieś tam się respi między drzewami. Jedź, Płotka! Jedź, Płotka! No i dajemy, grzejemy do przodu w takim razie. Zobaczymy, o co tutaj chodzi. Się dość szybko zbliżam. Oczywiście, że koń mi zakręcił w złą stronę. Bo czemu miałby jechać w dobrą? Dobra, tutaj się coś dzieje. Ktoś ma jakiegoś questa. Kurwa mać, koń mi zasłonił gościa. Koń mi zasłonił człowieka. Teraz. Najmocniej przepraszam, ale znalazłem się w bardzo trudnej sytuacji. Jestem wędrownym kuglarzem z okupowanej Temerii. Z Temerii? Jesteś pewny? Nie z Nowigradu? Dlaczego? Dlaczego z Nowigradu? Pochodzę z Mariboru i... Nie nadajesz się do tej roboty, masz za krótką pamięć. Spotkaliśmy się już, tylko że wtedy byłeś szanowanym nowigradzkim kupcem, desperacko pragnącym wrócić do domu. Ależ zapewniam, że... No dobra, przyłapałeś mnie. Wiem, że źle to wygląda, ale przysięgam, że zwrócę ci wszystko z nawiązką, tylko nie wydawaj mnie Jarlowi. Co zrobić z oszustem? A dobra, niech robi w chuja innych ludzi, ale mnie już nie zrobi. Jeśli bym cię wydał, na pewno nie zobaczyłbym już swoich pieniędzy. Ale jeżeli znowu spróbujesz mnie oszukać, znajdę cię i...
Nie, tym razem nie kłamie. Przecież w każdej chwili możesz na mnie donieść. W takim razie do zobaczenia. Tympy chuj. Dobra, przejrzyjmy w takim razie rzeczy, które mamy do roboty, bo wydaje mi się, że już niedługo tak naprawdę wrócimy sobie do Velen i będziemy tam dalej działać. Czemu ja mam miecz wyjęty? Nie wiem. Geralt już się chyba podekscytował myślą o możliwości zabicia tego pana. Dobra, zadania poboczne. Tutaj mamy 15 level oddać to już. Nie wiem, o co chodzi tutaj. Na załamanego mężczyznę ktoś rzucił klątwę na jego syna. Nie mam tutaj levela wymienionego, dlatego chętnie sobie zobaczę, o co chodzi. Mam wyścigi, gwint, wściekłe pięści, wyścigi. Bardzo cenny róg mam do zwrócenia właśnie na terenie Skellige. W sercu lasu to jeszcze poczekamy z levelem, aż tam trochę pociśniemy fabułę. Po nitce do kłębka do oddania. Te dwa są levele w miarę za wysokie. Triss na razie nie znajdę, jeżeli w ogóle ją znajdę. A zleceniami na razie się nie zajmujemy. Dobra, to chodźmy w takim razie do tego całego gościa, który ma tu jakiś problem. On się chyba znajduje w Kertrolde, tak? A nie. Uważaj sobie. Te, kurwa, co ten koń robi? Płotka mi tu rozpierdol się pośród tych żołnierzy, którzy się tutaj ustawili. Jesus. Jaki to jest agresywny i niebezpieczny koń. Chyba trzeba będzie ją uśpić i sprawić sobie nową płotkę. Czemu nie, no? Jakoś nie powiem, żebym pałał do tej za specjalną sympatią. Może kolejna by była bardziej pociumana, trudno powiedzieć. No ale jedźmy do kolegi, który ma problem z klątwą rzuconą na jego syna. Może się to rozwinie w coś ciekawszego. Zawsze to quest poboczny, a nie jakieś tam zlecenie, więc... We will see. Jakiś wędrowny kupiec tutaj jest. Nie, koniu, gdzie mi tam odwijasz? Ty, źle pojechałem? Nie. Nie do końca źle. Coś ta trasa mnie w chuja robi. Cały czas mam wrażenie, że w ogóle jej nie ubywa, ale to może. Może mi się wydaje. Przypomnieliście mi w ogóle o jednej rzeczy, którą też fajnie by było zrealizować, znaczy wrócić po tego gnoma, którego tamten gigant zamknął. Wiecie, o co chodzi. Ale to już ogólnie zrobimy w kolejnym odcinku, ludzie, ponieważ mamy tam 31 minut. Dzięki wielkie za uwagę, mam nadzieję, że się wam podobało. Trzymajcie się, pa, pa!